Witaj się z mojej mace. Witam Was w kolejnym odcinku Wszystko o koniach. Tak. Więc zaczynamy. Dzisiejszy temat to jak dbać o pastwisko i boks dla konia. Tak. Mam nadzieję, dzisiaj dowiecie się takich podstawowych informacji, jak właśnie dobrać dobre pastwisko oraz jak dbać o boks dla konia. Zapraszam. Pastwisko i stajnia. Pastwisko. Pastwisko to podstawowe miejsce bytowania konia. Tylko tam może rozwijać swoje naturalne instynkty i zachowania oraz uczyć się reguł panujących w stadzie. Im większe pastwisko, tym lepsze, ponieważ wypełni oraz uspokaja ono naturalne potrzeby koni. Dzięki pastwisku konie zjadają mniej paszy niż w warunkach stajennych. Mogą odkładać energię i zrelaksować się. Konie są zwierzętami stannymi. W stanie dzikim, aby przetrwać i zapewnić ciągłość gatunku, organizują się w specyficzny sposób. Skomplikowana struktura wewnętrzna stada zapewnia bezpieczeństwo członkom, a także powstanie większy liczby par. Stada koni tworzone przez człowieka są całkowicie inne. Ludzie chętnie wygrupują konia po swoim bykowym płci. Czasem konie są wybrane przypadkowo, z różnych stajni. W stadzie, nawet w tym sztucznie utworzonym przez człowieka, panuje zasada hierarchii, która umożliwia porozumienie między zwierzętami. W tym wypadku konie nie tylko zwracają uwagę na siłę pozostałych stanowników, lecz także kierują się poczuciem własnej wartości, odwagą i doświadczeniem. Nawiązanie kontaktu odbywa się zawsze według ustalonego porządku. Na początku ma miejsce wzajemna obserwacja i demonstracja ciała, ruchu i siły, w zależności od osobowości danego konia. Kontakt za pomocą nosów zazwyczaj kończy się krótkim kwikiem jednego z koni. Nowo przybyły członek zawsze nadaje się takiemu rytuałowi. U zwierząt można zaobserwować charakterystyczne rzucie. Polega to na szybkim otwieraniu i zamykaniu pyska, to znaczy kłapaniu, które jest wyrazem pozdrowienia dla konia wyższego rangą. Jeżeli nowego konia wpuści się do zorganizowanego stada, może zostać odrzucony, a koń przywódca może go nawet okaleczyć. Jest to bardzo niebezpieczne. Na wysysku obowiązują prawo silniejszego, dlatego trzeba zapewnić koniom osobne miejsce na pasze, aby słabsze osobniki miały do niej dostęp. W przypadku podawania koniom paszy treściwej na pastwisku, najlepszym rozwiązaniem będzie wiązanie koni na czas karmienia. Na pastwisku panuje określony porządek, burzony przez człowieka poprzez wprowadzanie i wyprowadzanie koni. Zdarza się, że ciężko jest wyprowadzić konia z pastwiska, gdyż inne konie chcą iść za towarzyszem. Należy zatem uważać, aby inne zwierzęta nie uciekły. Koń często nie ma ochoty na pracę i ucieka przed właścicielem. Wtedy warto uzbroić się w cierpliwość i nie ustępować. Kiedy czynność stanie się rytuałem, jej egzekwowanie będzie łatwiejsze. Stajnia. Z natury konie nie potrzebują stajni, ponieważ wiedzą, jak chronić się przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi. Jednak suche legowisko, stały dostęp do pokarmu i wody są dla tych zwierząt luksusem, z którego chętnie korzystają. Należy pamiętać, że miejsce otoczone murem z zamkniętymi drzwiami nie jest dla konia najlepsze, ponieważ przeczy jego naturze. Stajnia w mniemaniu człowieka jest nieodzowna dla dobrego samopoczucia koni. Można ją tak urządzić, aby odpowiadała ich potrzebom. W stajni zwykle znajdują się boksy, ale w niektórych stajniach można jeszcze spokojnie konie uwiązane przy stanowiskach. Boks. Osobny boks jest najpowszechniejszą formą chowu, ale pełni on rolę klatki dla zwierzęcia, które tak lubi ruch. Czasem boksy są za małe, na przykład ze względów ekonomicznych, wtedy stają się więzieniami dla koni. Wielkość boksu wylicza się według zasady kwadrat podwójnej wysokości konia w kłębie. W przypadku konia o wzroście 165 cm oznacza to, że powierzchnia boksu powinna wynosić około 11 m2. W niektórych stajniach konie są w swoich boksach czyszczone, obumywane, podkuwane, siodłane, a nawet pierwszy raz dosiadane. Proces z niedoświadczonym koniem w boksie może układać się bardzo dobrze.
ponieważ boks uspokaja i daje zwierzęciu wrażenie bezpieczeństwa. Boks zawsze powinien być dla konia ostoją w spokoju. Aby koń dobrze czuł się w swoim boksie, powinny być brane pod uwagę następujące czynniki: powierzchnia boksu, dostęp światła, dostęp powietrza i możliwość kontaktu z innymi końmi. Im lepiej spełnione są powyższe warunki, tym lepszy jest boks. Dla konia najodpowiedniejszy wydaje się boks otwarty, którego mógłby w każdej chwili wyjść. Dzięki temu wspólności stałyby się mniej bojaźliwe. Dla brzegu kontaktu ze środowiskiem koniem należy zapewnić regularny pobyt na boisku w wybiegu. Nie należy martwić się o końskie nogi. Konie mające dość ruchu nie biegają na wybiegu bez powodu. Jako zwierzęta stanne konie potrzebują ciągłego kontaktu z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Te boksy powinny być tak skonstruowane, aby dać koniom taką możliwość. Nie powinny zatem mieć wysokich ścian. Warto, aby konie miały możliwość opomąkiwania się nawzajem przez kraty. Jeżeli boks jest odpowiednio obszerny, to można z łatwością zauważyć, że konie, tak jak na pastwisku, w jednym miejscu śpią, w innym wydalają odchody. Do wypoczynku zwierzęta te potrzebują suchego miejsca. Kładą się tylko wtedy, kiedy czują się naprawdę bezpiecznie. Bywa czasem, że się nie kładą, ponieważ ich ściółka jest brudna. Jeżeli nie praktykuje się wybierania owornika codziennie, trzeba zapewnić zwierzętom więcej suchej słomy. Jakość ściółki ma wpływ na zdrowie i samopoczucie konia. Przy jej wyborze należy brać pod uwagę aspekty zdrowotne, np. nakład pracy, utylizację oraz jej cenę. Jeżeli konie nie mogą stać na słomie, ponieważ mogą mieć alergię na kurz albo pyłki, które się w niej znajdują, to trzeba zatroszczyć się o to, by miały ją chociaż w niewielkiej ilości do jedzenia. Czasem można zaobserwować, że niektóre konie zdarzają się w boksach, szczególnie gdy się wrzuci świeżą słomę. Jeżeli jest to element naturalny wirujący w osio, lecz w boksie nie zawsze okazuje się to bezpieczne. Konie może się zaklinować między ścianami boksu a podłożem. Zdarzając się, często kładzie się za blisko ściany i chcąc zrobić obrót, lub jeśli go zrobi przed swoim nosem na ścianę i nie ma możliwości przekręcenia się na drugi bok. Jego nogi zostają zaklinowane w miejscu między ścianą a podłogą. Żeby do tego nie dopuścić, powinno się rozcielić słomę pod ścianami boksu, bowiem muldy o podniesionej krawędzi nie zaś na środku boksu wypełnia wzgórza. Czyszczenie boksu. Utrzymanie wyczystości miejsca, w którym dość często przebywa koń, jest kolejną ważną sprawą dotyczącą higieny i dobrego samopoczucia zwierzęcia. Konie nie lubią zapachu kału i moczu. Wyziewy też sprzyjają chorobom. Jeżeli byście słyszeli jakieś dziwne dźwięki, no to przepraszam Was, ale zaczął padać deszcz. Tak, więc zaczął padać deszcz, także... Ale nie zwracajcie na to uwagi. Mam nadzieję, że nie słychać tego. Niewątpliwie jest to wygodne, kiedy koń stoi w boksie, ponieważ jest czysty i gotowy do jazdy. Czyszczenie boksu z gnojem z prawdopodobności zajmuje mniej więcej czasu niż czyszczenie ogólnika, o ile boks jest regularnie sprzątany. Mimo to istnieje wielu hodowców, których konie ciągle przebywają w gnoju. Nie wolno tego dopuszczać. Koń musi mieć czysty boks, aby mógł się w nim położyć. Najlepiej czyścić boksy, kiedy jest pusty, lecz nie zawsze jest to możliwe. Przebywanie albo konia ze ostrymi biwami wymaga ostrożności i rozwagi. Po wyczyszczeniu należy zwierzęciu zmienić spokój, należy także przyzwyczaić je do spokojnego stania przy otwartych drzwiach. Najlepiej w tym czasie konia czymś zająć, żeby podać mu wiązkę siana, a jeżeli to nie pomaga i koniec jest spokojny, powinna się go obwiązać. W trakcie sprzątania nie należy zbyt energicznie wymachywać biwami, ponieważ można w ten sposób spłoszyć konia, który uzna to za zagrożenie i wpadnie w panikę albo nawet zaatakuje. Tak. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Źródła, z których wzięłam informacje, będą podane w opisie tego filmu, także możecie patrzeć do opisu, czego użyłam dzisiejszego odcinka. I jeszcze raz przepraszam za
ewentualne dźwięki, ale akurat zaczął padać deszcz, także nie zwracajcie na to uwagi, jak już mówiłam. No i to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście na koniec będą zdjęcia. W opisie tego filmu, myślę, pojawi się link do poprzedniego odcinka, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. I myślę, że wstawię też link do filmu, który na pewno Was zaciekawi, bo jeżeli nie widzieliście ostatniego filmu, no to będziecie mogli zobaczyć. Będziecie mogli sobie kliknąć w ten link i zobaczyć go, bo myślę, że jest. Myślę, że teraz jest bardzo ciekawe wydarzenie. Nie będę Wam zdradzała szczegółów. Zostawię link w opisie tego filmu do poprzedniego filmu na moim kanale, żebyście mogli sobie zobaczyć, co takiego fajnego nagrałam. Także do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa!